segregujmy odpady, oszczędzajmy wodę i prąd elektryczny. Nie wyrzucajmy elektrośmieci i zużytych baterii do kosza na śmieci. Dzisiaj możemy oddać wszystkie stare, zepsute i niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte baterie do dwóch punktów zbiórki. My jesteśmy Kornelowcami, ponieważ należymy do szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego. Eko wzięło się od tego, że od zawsze bierzemy udział w akcjach ekologicznych dzięki naszej pani opiekun. Na terenie szkoły jest kółko ekologiczne i właśnie ci wszyscy uczniowie chętnie przychodzą na takie spotkania kółka, organizują różnego rodzaju wspólnie ze mną konkursy, akcje ekologiczne. I w tym roku taka była okazja, że od listopada szkoła wzięła udział w takim propagowanym konkursie Drugie życie elektrośmieci, ogólnopolskim konkursie ekologicznym. Konkurs ma na celu, żeby podnieść świadomość przede wszystkim młodzieży, dzieci, że zużyty sprzęt jest szkodliwy dla środowiska. I w ramach tego organizujemy między innymi festy na osiedlu z okazji Dnia Ziemi, który właśnie się odbywa. Dzięki temu festynowi wielu ludzi dowie się o naszych działaniach, o tym, że ziemia to nasze wspólne dobro, że nie należy jej niszczyć. Ludzie nie są do końca świadomi, jak bardzo szkodliwe substancje znajdują się w starym, zużytym sprzęcie. Nie są może świadomi tego, że jest dużo szkodliwych, trujących substancji, takich jak na przykład rtęć, kadm, ołów, czy też freon, które są niebezpieczne dla środowiska. Ale przez taką zabawę i zbiórkę myślę, że będą już wiedzieli, co dalej z takim sprzętem zużytym robić i nie będą wyrzucać go do śmieci. Pragnę zwrócić uwagę na materiały, z których zostały wykonane stroje. Puszki aluminiowe, butelki plastikowe, kartony po napojach, jednorazowe reklamówki, kapsle, zakrętki czy przeczytane gazety. My jesteśmy kinem studyjnym i w związku z tym myślę sobie, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby tutaj się spotykali ludzie, którzy chcą robić jakieś ciekawe kino, robić inne kino, niekoniecznie z tego głównego nurtu. To też jest fajne miejsce, żeby się spotykali ludzie, którzy w ogóle chcą o kinie pogadać. Dlatego ja dzisiaj z ogromną przyjemnością oddaję nasz ekran Fundacji Nowych Ujęć, a przede wszystkim twórcom cyklu Klatka po klatce. Pytanie, dlaczego na przykład w kraju, który ma 30 parę milionów ludzi, nie ma rynku dystrybucji animacji? Wydaje mi się, że może takim rozwiązaniem też jest próba takiego projektowania filmu, mówię projektowania filmu jako projektu, jako całości, łącznie z dystrybucją, żeby on miał też pewien odzew, pewien odbiór. No nie wiem, co panowie twórcy na to, może ktoś by chciał zabrać ten głos, bo może się mylę. To jest duży sukces, że na przykład taki program jest w ogóle w telewizji, prawda? Bo podejrzewam, że normalnie jeśli ktoś ogląda i na przykład ma zwyczaj zmiany kanałów co 2 sekundy, no to trafiając na coś takiego jest słaba szansa, że przetrzyma dłużej, prawda? Mi się wydaje, że jakby akurat telewizja jest bardzo fajnym medium, które bardzo ma duże pole rażenia takich właśnie potencjalnych odbiorców, którzy dopiero przez to się mogą wyrobić, no bo jakby takie festiwale, gdzie się polaryzują działania artystyczne, to są takie czarne pudełeczka z małą dziureczką, do których jakby przychodzi 3% potencjalnie zainteresowanych. Ja myślę, że dobra sztuka powinna być jednak też trochę niszowa i dobra sztuka powinno się tworzyć bardziej, ja myślę, że taki pozytywny snobizm na dobre rzeczy. Jeżeli to się uda stworzyć, a nie tylko dotrzeć do szerokiego widza, który często to zobaczy i zapomni, ale właśnie wytworzyć taki dobry snobizm na dobry film animowany, ja myślę, że to by było jeszcze większy sukces. Najczęściej to tak wygląda, że prawo do pokazywania filmów, nawet jeżeli artyści bardzo by chcieli pokazać swoje filmy, leżą oczywiście w gestii producentów, właścicieli praw. Jeżeli producent wykazuje zainteresowanie, jest bardziej elastyczny, no to być może nie ma problemów, ale najczęściej jakieś tam problemy są, a one rozbijają się o kasę. Celem dzisiejszego spotkania była
próba odpowiedzi na pytania albo wypracowania czy znalezienia jakichś mechanizmów na to, aby animację tą artystyczną szerzej promować. I ja mam nadzieję, że faktycznie takie kroki się uda podjąć. Historia tego miejsca zaczęła się od Justusa Ludwika Decjusza, który przybył do Krakowa na zaproszenie swojego kuzyna Bonnera. Bonner jako bankier Zygmunta Starego był postacią wpływową i znaczącą. Dlatego też Decjusz wkrótce uzyskał od króla miejsce sekretarza, doradcy, a jako uposażenie dostał mennice królewskie. Justus Decjusz chciał przenieść włoskie modele willi podmiejskich i budując tutaj obiekt w pięknym terenie Lasu Wolskiego, wsi Kornika i rozlewisk Rudawy, uzyskał piękną postać willi jako rezydencję podmiejską. Jest to nasze maleńkie święto, ponieważ jest to już 10. promocja naszych skromnych monografii. Ta przygoda, bo właściwie tak mogę to określić, trwa już 7 lat. W tym okresie właśnie tyle skromniutkich monografii wydaliśmy. Będę chciał powiedzieć na temat właściwie dziejów willi Decjusza głównie i parku. To są dwie nierozłączne rzeczy. Rozwój willi stymulował jednocześnie rozwój parku i zależało to głównie od właścicieli, którzy tu funkcjonowali. Materiałów dotyczących najstarszej historii willi Decjusza i parku jest niewiele. Jednymi z podstawowych opracowań to są opracowanie profesora Janusza Bogdanowskiego oraz doktora Bayersdorfa. Wyniki badań zawarte w ich opracowaniach stanowią podstawową część tej publikacji.